Wszystkich Państwa. Przypominamy na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów, można nas oglądać. Panie Tomku, proszę zerknąć. Tak. Jakie mamy kapitalne zdjęcia? Zerkuję. Od pana. A, A on tu tu jeszcze. Nie nie... Tutaj też będzie pan mógł zerknąć, bo o, proszę bardzo. Tak, zerknąłem. Przewożenie ładunku mhm. <laughs> takiego ułożonego do, do góry, bardzo do góry. Ale to jakiś kraj azjatycki, podejrzewam. Pan Witek, oczywiście, z Londynu przesłał nam takie zdjęcie. To fotka ta fotka to a propos tematu transportu dużych ładunków. Powiedziałbym nawet wysokich ładunków. Tak. Więc możemy o tym powiedzieć od razu teraz na wstępie. Jeżeli przewozić chcemy ładunki, to maksymalnie nasza wysokość musi wynosić, maksymalnie może wynosić 4 metry. Nie możemy tych choinek, powiedzmy, mówmy o choinkach, że... A ile tu może być? A trudno mi powiedzieć, pani, tych to, nie, to nie jest Anglia, to nie jest Polska, to, to może być i 6 metrów. O, no właśnie, ale tak wie pan co, że 10 no, nie nie ma. Nie ma. Nie ma, no, ale, ale wysoko, samy, wysoko. Wielkie, wielkie dużo mnóstwo szczęśliwe. worów jakiś, tak. nie wiem, z piachem, mhm. trudno powiedzieć z czym, żonych do góry bardzo wysoko. No ale w Polsce 4 metry, maksymalnie. Czyli gdybyśmy chcieli przewodzić koinki, to musimy, yy, możemy je ułożyć na dachu do wysokości 4 metrów, ale pod pewnymi warunkami. Nie mogą one zasłaniać nam widoczności czyli ograniczać pola widzenia, nie mogą naruszyć stateczności pojazdu, czyli ten pojazd musi być stateczny, nie może się nam przewrócić. W sensie albo stabilny. Stabilny, tak. I ten ładunek musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem się, czyli on, te choinki nam z dachu nie mogą spaść. I wtedy możemy wieść towar, który w sumie ma wysokość razem z samochodem od, od podłoża 4 metry. To za chwilę, proszę Państwa, więcej szczegółów, bo teraz jeszcze pan Grzegorz twierdzi, że jest za tym, żeby po sześćdziesiątce były badania wzroku i refleksu kierowcy. Panie Tomku, rozwiążmy kwestię choinki. Załatwmy choinki. choinki. Jak przewozić choinkę w A samochodzie pani... na samochodzie? A wie pani, że jak choinka jest brzydka... A choinka uschnięta taka jak no jej igły, to jest brzydka czy, nie, czy ładna? No brzydka. Brzydka. Nie? To takiej choinki nie możemy wieść na przykład tak, żeby wy wystawała nam z samochodu i pokazać wszystkim innym, bo przepis mówi. A w ogóle, jeżeli ktoś chce poczytać odnośnie przewożenia ładunków, bo ty tych punktów jest bardzo dużo, ładunek wystaje z przodu, z tyłu, z boku, ile może i tak dalej. Więc odsyłam do artykułu 61 przepisów ruchu drogowego, czyli kodeksu drogowego. Ale tam jest napisane w tym artykule 61, że ładunek przewożący, przewożony nie może. Nie może mieć odrażającego wyglądu. Widzicie panie, tych choiny takich nie możemy ale wozić. Wie pan, co innego odrażające jest dla pana, co innego właśnie, dla Właśnie, właśnie, prawda? Kierowca powie, a to ona jest piękna niż je, ta choinka, a później tak. piękna brzydka, tak. ale drugi będzie z nim po szkole plastycznej powie bardzo ładna ta tak, choinka, tak. taka sucha. No i jeszcze jest jedno, że nie może wydzielać odrażającej woni. Nie mówię choinka, bo choinka już woni nie wydziela, ale niech pani sobie wyobrazi te samochody, które kurczaki przewożą. Jechała pani kiedyś za takim samochodem? No ba, pewnie. I przepis mówi, że nie można przewozić ładunku, jeżeli wydziela odrażającą woń. Ale przecież samochody, które śmieci przewożą na przykład, odpady różnego rodzaju. Też nie rodzaju. powinny jeździć, jeżeli wydzielają tą woń odrażającą. A jak mają nie wydzielać, jak śmieci są śmierdzące? Trzeba zawiesić choineczkę pachnącą. Och, milion choinek chyba. jest choinka przewożona w samochodzie. Ona musi być na zewnątrz, bo to na zewnątrz ma być, nie czuć tego, tej woni. No tak, wonii. no co to przecież w, w kabinie w środku, to nic to nie da. To za chwilkę do choinki wrócimy. Ustaliliśmy, że musi być piękna i pachnąca. <laughs> że można było ją przewozić. Tak, a teraz telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Mam pytanie troszkę dziesiąt Kersin... samemu na wklętki przykrocie. Tak jest. Choinka. No proszę bardzo, więc yy, drodzy słuchacze, kiedy my musimy oznakować tą choinkę, jakikolwiek towar, przedmiot, który przewozimy w aucie. Jeżeli wystaje on nam z tyłu za obrys obry pojazdu, czyli za tylny zderzak lub jeżeli wjeżdżamy to na przyczepie, za przyczepę powyżej pół metra, to musimy go oznakować zaraz powiem w jaki sposób, ale nie możemy przewozić przedmiotu, który wy, może będzie wystawał więcej niż 2 metry. A oznakowujemy go nie rękawiczką typu wampirka, nie kamizelką blaskową, żółtą czy seledynową, tylko chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach 50 na 50. Lub tablicą, o tym już nie będę mówił, z pasami, jednak powiem, z pasami białymi, białymi na przemian białymi i czerwonymi. Taką tablicą też możemy to oznakować, no ale w samochodzie osobowym nikt takiej tablicy nie wozi, prawda? Czyli gustowna, gustowna taka... Taki kawałek materiału. Tak, tak. Możemy wyciąć taki, taką... Z obrusu. Z obrusu, z t-shirta, czerwonego, ale wymiar 50 na 50, taką chorągiewkę zaczepiamy do, naj, do krawędzi, która najbardziej wystaje z tego, ten ładunek najbardziej wystający za pojazd powyżej pół metra musi być oznakowany, do dwóch metrów maksymalnie dalej nie możemy go, nie może nam wystawać więcej. Mhm. Może powiedzmy jeszcze z przodu pojazdu, aczkolwiek to tylko takie przypomnienie, bo nikt nie że wie, towaru tak, żeby nam wystawało z przodu, więc on za obrys pojazdu z przodu nie może wystawać więcej niż pół metra, ale jednocześnie od siedzenia kierowcy nie może być oddalony ten koniec tego towaru więcej niż półtorej metra. Czyli na przykład choinka, tak? Nie może wystawać za bardzo... Do przodu, do więcej przodu. niż pół metra mhm. za tablicę rejestracyjną przed nią, ale zależy gdzie kierowca siedzi, bo ten przód może być bardzo długi, od siedzenia kierowcy nie może być ten przód, ten, ten koniec choinki dalej niż półtora metra. Panie Tomku, ale y, czubek choinki z tyłu, nie? na logikę biorąc. No tak, no ja bym tej choinki pod prąd raczej nie zaczepił, bo ona na, się nastroszy, tak? Jak, no I się ja, zniszczy. Zniszczy się. Jak I jak tak się ro jak rozłoży. Ja już Pawia zobaczyłem z takim ogonem no. roz rozstawionym wielkim. Może nie, to, nie, to drobiazg, ale, nie, ale tak, w ferworze tak, ko szaleństwa Korzeniem do przodu. Ko korzeniem do... Tak. <laughs> Czubkiem do tyłu. To jest ważna informacja. O, halo, bardzo halo? Ważna, Dzień bardzo. dobry, witamy. Dzień dobry.